Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. A ostatnio polska kawaleria zaczęła przekształcać się z jazdy kopijniczej w rajtarię. Król stoczył zwycięską wojnę z Pomorzem oraz jego potężnymi sojusznikami, podbijając Milsko i Rostock. Zmarł także jedyny syn Krystyna II, jednak zaadoptował on znalezione w trakcie pomorskiej kampanii dziecko, czyniąc z niego swego następcę. Okej, powracamy do naszej rozgrywki. Jak najszybciej wysyłamy na podbite ziemie królewskich urzędników. I o ile w przypadku utrzymania Milska nie będziemy mieli tutaj większych problemów, to już w przypadku Rostocku mamy tutaj lingwistyczne i kulturowe różnice, ponieważ dominuje tutaj spokrewniona z Polską kultura połabsko-pomorska. Królewska flota, która świetnie się w trakcie tej wojny sprawdziła, może już powrócić do portu w Truso. Kierujemy także z powrotem na Bałtyk naszą flotylę lekkich statków, która pomaga naszym kupcom w utrzymaniu monopolu handlowego. Wraz z ostatnim zwycięstwem, nasz król zrealizował także krótkoterminowy cel. Czas więc wybrać nowy. No i ponieważ wojna ta była niezwykle krwawa i śmierć poniosło w niej wiele młodych ludzi, naszym kolejnym celem będzie odzyskanie rezerw ludzkich. Tak więc jeżeli uda nam się tego dokonać, na przykład poprzez przyjmowanie migrantów, bądź też migrację wewnątrz kraju, to pobudzimy naszą gospodarkę do rozwoju. Dzięki temu spadną niepokoje i wzrosną dochody z podatków. Możemy już także nieco zmniejszyć utrzymanie naszych wojsk, dzięki czemu królewski budżet jest na dość sporym plusie. Części możnych nie podoba się stosowanie przez chłopów kos i pomimo oczywistych korzyści nakazują im powrót do sierpu. Nalegają oni też, aby korona przestała promować te nowocześniejsze narzędzia. Tak więc Krystyn II mógłby się z tymi postulatami zgodzić, co jednak troszkę zatrzymałoby nasz rozwój, bądź też mógłby te apele zignorować, co jednak kosztowałoby go nieco prestiżu. No i ponieważ naszemu królowi zależy raczej na tym, aby nasz kraj się modernizował, wybieramy opcję numer 2. W trakcie ostatniej wojny pojawił się także pewien problem, ponieważ siły wroga były w stanie wkroczyć bez problemów do Wrocławia. A to otwierało im teoretycznie drogę do wewnętrznych części naszego kraju. No dlatego też, aby tej sytuacji na przyszłość zapobiec i troszkę uszczelnić naszą linię obronną, Krystyn II zleca tam budowę nowej fortecy. I świetnie, zbudowaliśmy aparat administracyjny w Rostocku i Milsku. Nasz król nagromadził także dość spore zasoby złota, które wykorzysta do budowy kolejnych królewskich doków. Zbudujemy więc je w Kołobrzegu i w Warmii, dzięki czemu będziemy w stanie utrzymać nieco większą flotę. Mamy także zakończenie wojny pomiędzy Grecją a jej muzułmańskimi sąsiadami. No i nie ma tutaj zaskoczenia, ponieważ to osamotnione katolickie królestwo poniosło klęskę. Minęło już bardzo dużo czasu, od kiedy polski król zasiada także na tronie Czech. No, dlatego też wzrastają szanse na całkowite i faktyczne zjednoczenie obydwu królestw. Sprzyja temu nasza stabilność, a także podobieństwa kulturowe pomiędzy Polakami a Czechami. Szkodzi jednak temu fakt, że Czechy są dość sporym krajem, a także to, że nasza reputacja dyplomatyczna nie jest zbyt dobra. Mamy także śmierć naszego doradcy wojskowego i ponieważ obecnym celem naszego króla jest jak najszybsze odzyskanie rezerw ludzkich, wynajmie on mistrza rekruterów, niejakiego Bolesława Sobieskiego z Podlasia. Możemy także zmodernizować naszą marynarkę poprzez wprowadzenie karak i karawel. Rozwój ożaglowania łacińskiego pozwolił karakom na żeglugę bliżej wiatru niż dotychczas. Poprawiona zwrotność dała im wyraźną przewagę nad wcześniejszymi typami okrętów.
Tak więc uzyskamy dzięki temu nowy typ ciężkiego okrętu, a więc nie wczesną, ale już prawdziwą karakę. Mamy także nowy typ okrętu lekkiego, a więc karawele. No jednak te nowocześniejsze i większe okręty są także bardziej kosztowne w utrzymaniu. A jeżeli tylko mielibyśmy kolonistów, to moglibyśmy ich wysyłać nieco dalej. No i ponieważ już niebawem zostanie zakończona budowa nowych królewskich doków, nasz król zleci budowę nowej karaki, a także dwóch karawel. Królewscy urzędnicy już od dziesięcioleci skupiają się na sprawach wojskowych i wysiłki te zaczynają ulegać zmarnowaniu. A to dlatego, że nasza armia jest wielka, no i posiadamy aż tak dużą przewagę technologiczną nad naszymi sąsiadami, że trudno będzie w tej sferze więcej osiągnąć. No, dlatego też nasz król nieco bardziej efektywnie wykorzysta swych urzędników, nakazując im skupić się na sprawach handlu, dyplomacji i floty. Polscy uczeni znaleźli kolejny dowód, który miałby świadczyć o tym, iż ród Lubomelskich pochodzi od samego Juliusza Cezara. Tak więc nasz król mógłby wykorzystać to propagandowo, aby wzmocnić swe roszczenia do tronu, bądź też mógłby to opublikować poza naszymi granicami, co z kolei przysporzyłoby mu prestiżu. Wydaje mi się, że Krystynowi II będzie bardziej zależało na podbudowie swojej legitymacji do pełnienia władzy, ponieważ poprawi to także naszą dyplomatyczną reputację. Dzięki toczonym w ostatnich latach wojnach z poganami, a także masowym nawróceniom podbitych ziem, Krystyn II uzyskał bardzo duże wpływy w stolicy papieskiej. No dlatego też, pomimo tego, iż nie jest on człowiekiem za bardzo religijnym, to wpływy te wykorzysta. Królestwo Polski uzyska więc od papieża usankcjonowanie swych monopolistycznych praktyk handlowych. Polska polityka merkantylistyczna stała się więc dzięki temu bardziej skuteczna, co z kolei przełoży się na większą efektywność naszych kupców. Niestety środki, które przeznaczamy na rozwój naszego wojska, ulegają w tej chwili zmarnowaniu. Tak więc nasz król wykorzysta je w inny sposób. Po pierwsze, wykorzysta on nasze siły zbrojne, aby stłumić organizujących się pomorskich buntowników. A poza tym założy także nowe wsie, dzięki czemu wzrośnie nasza populacja i co za tym idzie, rezerwy ludzkie. Zbuduje więc je na ziemi krakowskiej, a także na ziemi poznańskiej i płockiej. Mamy w tej chwili w królewskim skarbcu dość sporo złota, tak więc kolejnym krokiem naszego króla będzie budowa nowych koszar. Zbudujemy więc je w Płocku, Cedyni i w Tarnowie. Przekształcenie człowieka w żołnierza jest kosztowne i czasochłonne. Jednym z największych kosztów jest wymagany do tego ekwipunek. Jak się okazuje, odnaleziono ostatnio spory magazyn pik, arkebuzów i prochu strzelniczego. Są one w dość kiepskim stanie i nie starczą na długo, jednak pozwoli nam to na rekrutację piechoty dużo mniejszym kosztem. Okej, świetnie. Ach, ale co mamy tutaj? No, niestety nasz król, Krystyn II, zmarł w dość młodym wieku z powodu choroby. Tak więc sytuacja w kraju uległa destabilizacji i ponieważ jego zaadoptowany syn Kazimierz wciąż jest małoletni, rządy obejmuje Rada Regencyjna. Na tym jednak nie koniec problemów, ponieważ z powodu bardzo słabych roszczeń do tronu młodego Kazimierza wybuchł bunt i część niezadowolonych możnych postanowiła wesprzeć pretendenta. Okej, tak więc pretendentem tym jest niejaki Siemowit Latalski i mamy na ziemi spiskiej pojawienie się buntowników. Tak więc podnosimy nakłady na utrzymanie wojsk. No i cóż, pretendent ten nie zgromadził zbyt dużego poparcia.
Okej, mamy bitwę w Erszyku i War. I bez najmniejszych problemów kompletnie niszczymy buntowników. No nie wiem co ten siemowit latarski sobie myślał, ponieważ ten zakrojony na bardzo małą skalę bunt skazany był na porażkę. A co się tyczy naszej nowej rady regencyjnej, to będzie ona kontynuowała politykę poprzedniego króla. Mamy więc tam przedstawicieli kupców, armii i floty. Niestety w naszych kopalniach miedzi natrafiliśmy ostatnio na nieco gorszej jakości rudę, przez co wzrosną koszty odlewania nowych dział. No i choć regentom udało się utrzymać młodego Kazimierza na tronie, to z powodu bardzo słabych do niego roszczeń będziemy mieli w najbliższym czasie podwyższone ryzyko buntu. Nasi dowódcy po raz kolejny nie mają nic do roboty, dlatego też nasz król po raz kolejny wyśle ich do Rostoku, aby stłumili zapędy pomorskich buntowników. Do portu w Szczecinie zawinął statek pełen schorowanych żeglarzy, których większość wkrótce potem zmarła. No i niestety zarazili oni swą chorobą mieszkańców naszego portu i przed naszymi regentami trudna decyzja. Mogliby więc nałożyć na Szczecin kwarantannę, co jednak negatywnie wpłynęłoby na nasze dochody, bądź też mogliby pojawienie się grypy zignorować. A wtedy negatywne efekty byłyby dużo słabsze, pojawiłoby się jednak ryzyko, że choroba rozprzestrzeni się do sąsiednich miast. No i naszym regentom zależy na tym, aby handel na Bałtyku przebiegał bez przeszkód, wybierzemy więc opcję numer 2. Możemy dokonać kolejnej innowacji w sferze militarnej, dzięki czemu będziemy bardzo mocno wyprzedzali naszych sąsiadów. A będzie to wprowadzenie muszkietu lądowego. Arkebus okazał się być dobrą bronią, jeśli idzie o przebijanie zbroi. Jednak w rezultacie pancerze stały się na tyle grube, że z biegiem czasu zostały na ich ogień uodpornione. Dużo większy muszkiet pozwala na oddanie wystrzału cięższym pociskiem, co z kolei poprawia możliwość penetracji pancerza. Tak więc możemy dzięki temu budować manufaktury broni, poszerzeniu ulegnie bitewny front, zwiększy się także siła ognia naszej rajtarii, a także siła szarży naszej piechoty. Okej, tak więc aby pobudzić naszą gospodarkę jeszcze bardziej, w Nowym Sączu, a więc prowincji, w której wydobywamy żelazo, zbudujemy manufakturę broni. Jest to jednak bardzo, ale to bardzo kosztowna inwestycja. Po raz kolejny mamy problem z przemytnikami i ponieważ nasi regenci mają w skarbcu dość sporo złota, nie będą szczędzili wysiłków, aby ten przemyt ukrócić. Mamy także śmierć naszego mistrza rekruterów i regenci wybiorą na jego miejsce niejakiego Stoi Gniewa Wierzbowskiego, który przyspieszy uzupełnianie szeregów. Po raz kolejny mamy tutaj propozycję od jednego z polskich kardynałów, który okazuje się być człowiekiem ambitnym i chciałby mieć bardzo duży wpływ na polską politykę. Tak więc nasi regenci mogliby go przyjąć w swoje grono. No jednak ponieważ są to głównie kupcy, dowódcy wojskowi i kapitanowie, to chyba nie będą chcieli dzielić się władzą z klerem. Możemy także po raz kolejny zmodernizować naszą marynarkę poprzez wprowadzenie tzw. fluid, a więc wyspecjalizowanych okrętów handlowych zdolnych do transportowania sporych ładunków przy udziale niewielkiej załogi. Fluity zaprojektowano w taki sposób, aby były tanie i szybkie w budowie. Tak więc zyskujemy dzięki temu bardziej nowoczesny typ galer, a więc galery wojenne, nowy typ okrętów transportowych, a więc właśnie fluity. Poprawie ulegnie także efektywność naszych kupców, których moglibyśmy wysyłać dalej i gdybyśmy mieli tylko jakieś kolonie, to wzrastały one by nieco szybciej.
i świetnie, regenci zrealizowali także cel zmarłego króla, którym było odzyskanie naszych rezerw ludzkich. Tak więc dzięki temu spadną niepokoje i wzrosną dochody z podatków. Okej, czas więc wybrać kolejny cel. No i cóż, mamy nowego, potężnego rywala, a więc Włochy, które jak się okazuje mają bardziej liczną armię niż Polska. No dlatego też naszym kolejnym celem będzie rozbudowa naszej armii, tak aby dorównała wielkością armii włoskiej. A jeżeli uda nam się tego dokonać, to pobudzimy polski przemysł zbrojeniowy do rozwoju, dzięki czemu spadną koszty utrzymania naszej stałej armii, a także czas rekrutacji. Możemy także dokonać rozwoju naszej technologii administracyjnej, opracowując koncepcję współczesnej teokracji. No oczywiście w Polsce nie ma szans, aby taki typ rządów został wprowadzony. Będziemy jednak mogli dzięki temu rozpocząć zupełnie nową reformę. Okej, tak więc przed naszymi regentami bardzo trudne zadanie. I ponieważ kontynuują oni w dużej mierze politykę Krystyna II, będą chcieli wzmocnić polską pozycję na morzach. I dlatego też rozpoczniemy wielką reformę marynarki wojennej. No i proszę, jak się okazuje, Polska jest w tej chwili najbardziej nowoczesnym technologicznie państwem na świecie. Okej, także to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.